tyle głosów, żeby stworzyć rząd z tym 35% poparciem? Zarówno zadaniem naszym... Czy macie państwo tyle głosów, żeby stworzyć rząd? Panie pośle. Może pani nie krzyczeć? Przepraszam? Ale nie krzyczę, tylko zadaję panu pytanie. Proszę nie puścić głosu. Podnoszę tak, żeby słyszał pan moje pytanie. Ja słyszę pani pytania i odpowiadam na nie. Zadaniem Prawa i Sprawiedliwości, jak również pana prezydenta, jest dzisiaj niedopuszczenie do tego, żeby Donald Tusk był premierem Rzeczypospolitej. I zrobimy wszystko, żeby tak się nie stało. Bo to jest zagrożenie naszego bezpieczeństwa i suwerenności. Dobrze. Możemy to przegrać. Jeżeli lewica, jeżeli platforma lewica, trzecia droga. Żeby to wybrzmiało. Zadaniem waszego obozu i pana prezydenta, tak? Ja to przypominałam, jest niedopuszczenie do tego, żeby Andrzej Duda jako prezydent Rzeczypospolitej ma pełne... Andrzej Duda jako prezydent Rzeczypospolitej ma pełne prawo nie chcieć tego, aby ktoś był premierem. To jest jego decyzja. On ma dzisiaj możliwości kreacyjne w tym zakresie. Moment, bo to jest ciekawe bardzo, co pan powiedział. Czyli pan uważa, czy taki jest głos ludu, pana zdaniem, to co pan teraz powiedział, czy to są intencje wasze? Czy to są intencje obozu Zjednoczonej Prawicy i prezydenta? I czy to, co pan mówi, żeby do tego nie dopuścić, jest pana zdaniem zgodne z wolą wyborców? Naszym zobowiązaniem wobec przede wszystkim tych, którzy byli największą grupą głosujących, czyli tych, którzy zagłosowali na Prawo i Sprawiedliwość, jest niedopuszczenie do tego, aby Donald Tusk został premierem Rzeczypospolitej. To jest zupełnie oczywiste.